Przewodniczący Rady Krajowej Polski Razem Jarosława Gowina, politolog, historyk, były wiceminister spraw zagranicznych, ekspert do spraw polityki wschodniej. Powitajmy serdecznie pana Pawła Kowala. Jest też z nami pan Wojciech Mojzesowicz, skarbnik Polski Razem Jarosława Gowina, rolnik, działacz Solidarności Rolników Indywidualnych, polityk w Sejmie RP. Powitajmy go gorącymi brawami. Jest również z nami pani Iwona Michałek, pełnomocnik okręgu toruńsko-wosowskiego. Powitajmy również gorącymi brawami. Oraz pan Jacek Nalaskowski, pełnomocnik na Grudziądz i powiat grudziądzki. Dziękuję. Oraz moja skromna osoba, jedny sympatyk Polski Razem Jarosława Gowina. Dziękuję bardzo. Potem będzie spotkanie otwarte, teraz jest konferencja. Wszyscy zostali przedstawieni, więc tak jak obiecałem, możemy zacząć od razu od pytań, żeby Państwo mogli szybko przygotować materiały, bo taka była prośba. Są pytania? Czy robić wstęp? Panie Jakubie, natomiast jak Pan tutaj nas zagrał, to będą te struktury bardziej tworzone. Jak on Pan widzi, że jakieś szanse w takim mieście jak Grudziądz, żeby taka partia powstała, jak rozwiązawcy to zrobić dzięki ludziom? W tej chwili w skali kraju, może powiem, jak wygląda tworzenie partii. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie, jest zaskakująco dobrze, dlatego że w 211 powiatach mamy już pełnomocników i małe grupy. Kilkuosobowe grupy osób, które wyłoniły pełnomocnika, wyłoniły taką osobę, która odpowiada za tworzenie struktur. Tak jest w 23, już chyba, nie, w 33 chyba już obwodach do okręgach do głosowania. Jest ta struktura na poziomie okręgu do głosowania do Sejmu, a później we wszystkich województwach. Mamy w tej chwili już wyłonionych pełnomocników i grupy, które kierują partią. To oznacza, że stosunkowo szybko, no bo właściwie nie licząc świąt to w miesiąc, większa część, zdecydowana większa część Polski już do poziomu powiatu zeszła, jeśli chodzi o organizację partii. Z tego powodu ja nie mam wątpliwości, że Grudziądz i wszystkie miejsca w Polsce, które szukają swojej szansy. Myślę, że jest takich miast, które mają poczucie, że mogłyby więcej ze względu na swoje położenie, ze względu na swoją historię, ze względu na populację. Grudziądz jest dużym miastem. Gdyby uwolnić przedsiębiorczość, gdyby dać jakieś impulsy do działania, szczególnie młodemu pokoleniowi, po pokoleniu, w Grudziądzu jestem problem, że dużo ludzi wyjechało, to miałyby szansę. I myślę, że ostatnio objeżdżałem Podkarpacie akurat i tam spotykałem się właśnie z takim podejściem, że znacznie mniejsze miasta, jak na przykład Brzozów, jak Sanok, mają swoje silne koła, kilkuosobowe koła. Jeżeli w każdym powiecie powstaje koło, które ma kilka osób, jeżeli na spotkanie przychodzi 40-50 osób w mieście powiatowym, to ja myślę, że to jest bardzo optymistyczne. To oznacza, że jest w ludziach taka potrzeba, żeby powstało coś nowego. I czasem ludzie nie pytają już nawet o program. Wczoraj mieliśmy taką dyskusję, co nawet czasami polityka frustruje, prawda? Bo polityk wolałby, żeby rozmawiać o programie. Chętnie Państwu opowiem, co teraz planujemy, jakie są najbliższe nasze zamierzenia, ale ludzie chcą, żeby było coś nowego. Żeby nie było tylko wybór między PiS-em a Platformą. I to w ludziach wymaga. Myślę, że to już blisko, żeby powstała nowa siła polityczna, żeby jak najwięcej osób się wokół tego zgromadziło. Taką dobrą okazją będą wybory europejskie. Chcielibyśmy o wyborach europejskich powiedzieć inaczej niż dotychczas. Chcielibyśmy bardzo pokazać, że w wyborach europejskich zaproponujemy rozmowę z każdym Polakiem. To nie będzie na jakimś wysokim C dyskusja. To nie będzie debata tylko o ideach. To będzie debata o tym, jak możemy skorzystać i które są najważniejsze sprawy spośród tych związanych z nowym budżetem europejskim. Nacisk na bezrobocie młodych.
dokładna kontrola tego, jak zostaną wydane 2 miliardy euro dodatkowe, które Polska dostała na walkę z bezrobociem. Propozycja, żeby i będziemy w tym pilnować rządu, żeby te środki europejskie były wydawane wyłącznie na rozwój przedsiębiorczości. Inaczej w Polsce powstaje zjawisko, w którym rozwija się biurokracja, głównie w większych miastach, z miast średnich wysysane są najlepsze talenty. Jak nie do Warszawy, jak się komuś nie uda do Warszawy, to na zachód. Wokół spraw bezrobocia, problemów demograficznych, tego, co możemy w tej płaszczyźnie zrobić w Unii, będzie nasz program, ogłaszamy go za tydzień. Około 500 działaczy, pełnomocników i myślę, że jeszcze sporo gości na dużej konwencji europejskiej w Warszawie 1 lutego. To jest nasze najbliższe zadanie. Poza tym objeżdżamy Polskę, starając się jechać nie tylko do miasta wojewódzkiego, ale także pojechać gdzieś trochę dalej. W ubiegłym tygodniu Jarosław Gowin objeżdżał Dolny Śląsk, Śląsk Opolski, Ziemię Lubuską, Pomorze Zachodnie. Ten weekend ja jeszcze po Kujawach i Pomorzu. Takie zadanie na najbliższe 2-3 tygodnie. Myślę, że jesteśmy w stanie ludzi przyciągnąć. A jak przekonacie ludziom, że ktoś o nich w Brukseli myśli? Pomysł jest spory bezrobocie, przedsiębiorczość prawa, więc czy jesteście w stanie przekonać, albo nie słowem, ale takim konkretnym? Mogę dwa słowa? Jeśli można, no przede wszystkim będziemy starali się, żeby nie było tak jak do tej pory. Kujawsko-Pomorskie jest jedynym województwem w kraju, gdzie żaden eurodeputowany tu nie mieszka. No, stać nas na to, żeby, bo zwracam się do wszystkich formacji politycznych, żeby uszanować wyborców i wystawić kandydatów stołu. Z tego miejsca, no z całym szacunkiem do tych panów, bo nie będę ich oceniał dzisiaj, bo to za krótko, ale no jeden w Warszawie, drugi w Poznaniu, trzeci w Wrocławiu. No to też świadczy o tym, że to województwo jest tak jakby miejscem do pozyskiwania mandatów, a nie miejscem zamieszkania. No jak się mieszka, to się więcej wie o tym województwie, o życiu, o drogach, o tym, co się dzieje, no większe związanie z regionem. Także też będziemy się zwracali do formacji politycznych, szczególnie tutaj u nas. Jakby jednej się zdarzyło z importu kogoś tu dać, no ale wszyscy. Czyżby u nas nie było osób wykształconych, przygotowanych, myślących o tym województwie? Myślę, że tak. Więc to też będzie jedno z takich punktów zasadniczych naszej kampanii, bo pani mówi, czy wiemy coś o Grudziądzu? No myślę, że wiemy. Czy ci panowie wiedzą? Na pewno wiedzą, że Grudziądz leży. Więc trzeba zacząć tą debatę. Tu i teraz nasi ludzie, przecież mamy uczelnie, mamy przedsiębiorców, mamy ludzi wykształconych, znających się w tych sprawach i to oni powinni z tego województwa. Ja myślę, że to jest, przepraszam, że to jest bardzo ważna rzecz i świadczy też o nas, o mieszkańcach tego regionu. Myślę też, że też trzeba będzie w przyszłości zwracać na listę do Parlamentu Krajowego, żeby z tego województwa, z całym szacunkiem do różnych formacji politycznych, spójrzmy na listy. Jeżeli na miejscach tak zwanych biorących są osoby, które tutaj nie mieszkają, to też taka lista powinna dostać od nas czerwoną kartkę. Niezależnie, czy to będzie lewica, prawica, centrum, bo ten region bardzo pięknie położony, bo przecież wydawałoby się, że Kujawsko-Pomorskie leży w centrum kraju, że współpraca powinna i rozwój być, a jesteśmy praktycznie przedostatni, jeżeli chodzi o rozwój tego, no to o czymś to, wydaje mi się, o czymś świadczy. Coś tutaj? Konferencja prasowa. Ja chciałam pana zapytać o, jak ocenia pan sytuację na Ukrainie, bo jako pan były wiceminister spraw zagranicznych i ekspert od spraw wschodnich, wiem, że jest taki pomysł, by w Parlamencie Europejskim powstał taki zespół dyplomatyczny, który by no, przeciwdziałał temu, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie. Jak pan ocenia tę sytuację? W piątek zdaje się europoseł piątek, czyli wczoraj na Ukrainie miał być, oczywiście mam zapisane nazwisko. Komisarz. Czy ma pan jakąś informację na ten temat? Jak pan nie zdążyłem porozmawiać, właśnie mogę pani przeczytać, ale nie wiem, co to znaczy. Przedstawiam od nich
po tej wizycie takiego SMS-a zrobiliśmy, co było można, ale zaczęła się już konferencja, więc już nie byłem w stanie zadzwonić. Jak pan ocenia tę sytuację? Jak im poszła ta wizyta? W jakim kierunku to pójdzie? Bo no niestety na razie to wygląda niezbyt dobrze, co tam się dzieje na Ukrainie. To, co trzeba zrobić już i co jest do zrobienia, czyli wszystkie możliwe ruchy polityczne i dyplomatyczne, żeby powstrzymać siłę. Powstrzymać siłę, to znaczy zadzwonić, a telefony powinny być Angeli Merkel, François Hollande, głównych liderów europejskich, także prezydenta Stanów Zjednoczonych, zadzwonić do prezydenta Ukrainy, powiedzieć mu, poprosić go, żeby całkowicie zastopował używanie siły. Zastopowanie użycia siły jest jedyną szansą na utrzymanie dialogu z opozycją, z władzą w dłuższym etapie, a ten dialog jest konieczny do tego, żeby jakoś wspierać reformy na Ukrainie. Więc rolą polskiej dyplomacji jest w tej chwili za wszelką cenę zatrzymać rozwiązanie siłowe, użyć do tego wszystkich naszych sojuszy w Unii Europejskiej. Tego nie robimy wystarczająco aktywnie. Nie wystarczy tu dzisiaj rozmowa z szefami Unii, z Barroso, z Van Rompuyem, dlatego że oni nie mają wystarczającego autorytetu ani pozycji, żeby móc zmienić bieg polityki na Ukrainie. Drugi etap to jest przedstawić Ukrainie w miarę szybko plan na czas do podpisania umowy stowarzyszeniowej. Jest dla mnie jasne, że umowa stowarzyszeniowa nie powstanie, nie zostanie podpisana do wyborów prezydenckich. Wybory prezydenckie na Ukrainie są w przyszłym roku na początku. Do tego czasu powinniśmy się skoncentrować na wybranych kilku dziedzinach. Moim zdaniem to jest energetyka, to jest nauka i współpraca młodzieżowa. Można szybko zorganizować duży program stypendialny. Także w tym celu, żeby tych, którzy mają kłopoty po protestach studenckich, dać im szansę na takie, powiedzmy, odetchnięcie i zetknięcie się z Uniwersytetem na Zachodzie Europy. Także taki mały, kilkupunktowy plan, program przejściowy, a w najbliższych dniach pewnie, że nie zostanie użyta przemoc. W tym celu był komisarz Chile, w tym celu jedzie delegacja wysokiego szczebla, wszyscy przedstawiciele wszystkich najważniejszych sił politycznych w Europie. W przyszłym tygodniu 12 osób jedziemy wspólnie we wtorek na Ukrainę pod przewodnictwem szefa Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego Elmara Broka. Mam nadzieję, że taki plan dzisiaj Chile, w przyszłym tygodniu my, pod koniec przyszłego tygodnia pani Ashton, w tym samym czasie sygnały od przywódców państw europejskich pozwoli zyskać czas na rozładowanie napięcia. Czy myśli pan, że Ukraina ma jednak szansę zbliżyć się do Europy, czy jednak będzie cały czas trzymać się blisko Rosji? No bo tak na razie na to wygląda. Tak strategicznie jest... tak, na pewno, dlatego że większość społeczeństwa ukraińskiego w tej sprawie ma jednoznaczną opinię. Taktyka w najbliższym czasie będzie wymagała jakiegoś okresu przejściowego. No i musi być więcej inicjatyw ze strony Unii Europejskiej. A tą siłą, która musi Unię Europejską motywować do działania, jest Polska, bo to jest najbardziej nasz interes, to jest najbliżej nas. Pierwsza sprawa o zachowaniu bezpieczeństwa, stabilizacji i uchronienie tych procedur wyborczych, które są na Ukrainie, tak żebyśmy w ogóle jeszcze mieli możliwość przeprowadzenia wyborów na Ukrainie. Dziękuję. Dzięki. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję.